Dzień dobry, przyjechałem jeszcze dzisiaj wymienić feromon w pułapce automatycznej, bo zwójka jak zwykle jeszcze robi sobie wyścigi w składaniu jaj. No i myślę, że jeszcze szkody będą duże. Z tego co zauważyłem w sadach słabo chronionych, no te szkody poprzez zwójki, owocówkę, mszyce są bardzo duże w tym roku. Z parchem żeśmy sobie poradzili, można powiedzieć, w 95%. Gorzej jest z mszycami, ze zwójkami, no i tu już jest duży problem. Także trzeba na to uważać, a zwójka będzie robiła robotę jeszcze, bo to jeszcze nie ostatnie jej zdanie i myślę, że ona jeszcze narobi szkód. Jeżeli ktoś troszeczkę odpuścił sobie pierwsze pokolenie, no to będzie musiał do końca sezonu z nią walczyć i bardzo mocno uważać. Wczoraj w internecie zauważyłem, że pojawił się chiński chlorek wapnia. W workach 25-kilowych, który jest dużo, dużo tańszy od naszego ściecha. No i to kusi niektórych przed zakupem tego chlorku. Ja z tym chlorkiem miałem do czynienia 10 lat temu. Raz go wziąłem do ręki, znaczy no nie raz, bo kupiłem kilka worków, wypryskałem to i powiem, że miałem bardzo przykre doświadczenia. Liście były mocno pouszkadzane, na jabłkach pojawiły się ordzawienia, ale najgorszym problemem były pozostałości w jabłkach. Zbadałem sobie jabłka, bo wtedy robiłem certyfikat Euregapa. Zbadałem sobie jabłka w UO Technologia w Słomcinie i wyszły mi metale ciężkie. Niestety certyfikat poszedł do kosza. Straciłem ogromne pieniądze i się zacząłem zastanawiać, co się stało. Okazało się, że w tym chlorku wapnia to był bardzo zanieczyszczony chlorek wapnia. On powinien być zutylizowany. On nie powinien trafić na rynek, tylko chińska firma po prostu go sprzedała do utylizacji w Polsce, jak to się często zdarza. Polskie firmy miały go zutylizować, ale oni wpadli na wspaniały pomysł. Po co by utylizować, jeszcze ponosić koszty? Przecież można go sprzedać, jeszcze zarobić. I tak zrobili. I teraz widzę, pojawiło się z powrotem to dziadostwo i ten chlorek jest silnie zanieczyszczony. Ja tak podejrzewam, że to jest to samo, co było 10 lat temu, co ja stosowałem i się nic nie zmieniło. W tym chlorku był cesk, kadm i ołów. Nie wiadomo skąd. Prawdopodobnie z jakiś to był odpad pyłowy. Nie wiadomo, no co poprodukcyjny jakiś i to nie powinno w ogóle trafić na nasz rynek. No ale polscy przedsiębiorcy mają różne pomysły, więc zakupili to. Znaczy oni prawdopodobnie dostali to za darmo. Jeszcze pewnie jakieś pieniądze dostali, żeby to zutylizować. Ale im było mało, więc postanowili to sprzedać. I ogromny zysk na takim czymś jest. Także przestrzegam przed kupowaniem środków niewiadomego pochodzenia, bo można sobie w tym roku załatwić plon. A jest o co walczyć, bo już widzę jakieś szacunki, 3 miliony ton w tym roku się zerwie. Tylko tego deseru może być milion, nawet nie wiem czy będzie. U mnie jest gala paskowana w poprzek. W tym roku będzie cena 3 zł za jabłko, za takie paskowane w poprzek, bo będzie miał dwa paski w poprzek i wzdłuż. Także będzie firmowe jabłko paskowane w poprzek. Gala w tym roku średnio tak. Na jednym drzewie jest, na drugim nie ma. Tu gdzie jest mniej, to jest grubsza. Będzie znów ją trzeba na dwa razy rwać. No i tyle. O, widzicie, jest tych ordzawień takich. Jest i owocówka, zdarza się, bo nie mówię, że nie. W tym roku w sadzie mamy wszystko. I mszyce, i parcha gdzieś tam się znajdzie. No jest, jest, nie jest czysto, bo tak się nie da. To jest ekonomicznie niemożliwe, żeby wszystko na tip-top zrobić i wytłuc wszystko, bo za dużo by nas to kosztowało. Także jak będzie tam trochę uszkodzeń, zwali się na glebę przemysł drogi, na razie złotóweczkę. Chyba, że obniżą coś w czasie zbiorów. Myślę, że obniżą, jak będzie ten taki główny wysyp, to mogą te 20 groszy zjechać, ale potem z powrotem to skoczy. No, są takie uszkodzenia i tyle. Dobra.
Nie przedłużam dalej i tyle. Pozdrawiam wszystkich. Hej.